Cześć, jestem Agnieszka, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Łupo i dzisiaj pierwszym naszym zadaniem jest wyjść na powierzchnię, więc tym się będziemy zajmować. Jeśli nie widzieliście poprzednich odcinków, to macie całą playlistę i poprzedni odcinek w karcie. Koniecznie oglądajcie, bo seria jest taka dość interesująca. Coś znalazłam. Tylko co? Ciężko powiedzieć. Aha, no tak, kino. Dobra, kino nie jest istotne, nie będziemy teraz puszczać żadnych filmów, bo to zajmuje dużo czasu. Jeśli wam się spodoba ten odcinek, jeśli chcecie dalej serię z Łupo, to koniecznie zostawiajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, a ja wydostanę się po prostu stąd, bo to jest moje bieżące zadanie. W poprzednim odcinku odkryliśmy jakieś takie starożytny gatunek. W sumie chyba po prostu poprzednich mieszkańców tej krainy, w której w tym momencie się znajdujemy, a którą teraz władają w Nakersi i musimy jakoś sobie poradzić z nimi prawdopodobnie. Nie wiem, czy będziemy z nimi walczyć. Czekajcie, bo nie mogę na ten podest wskoczyć. Okej, już idziemy w stronę wyjścia. Jestem bardzo ciekawa, co tutaj będę miała zrobić dalej, ponieważ odblokowałam możliwość jakby manewrowania mechanizmami właśnie tych starożytnych, które gdzieś tutaj na pewno będą, więc spróbujemy sobie trochę podziałać, ale no właśnie, zanim mnie coś tutaj zje, ostatnio znaleźliśmy Bliekasa i Bliekosa i ich zabieramy ze sobą, ale ja muszę się przebrać za Mini Fnaka. To jest mój nowy przyjaciel. Myślę, że całkiem dobrze się zagadujemy. Żyjemy w symbiozie, ja go noszę, sprawiam, że jest wyższy. On w sumie to maskuje mnie przed tym, żeby Fnakersy mnie nie rozpoznały swoim wspaniałym zapachem. I czekajcie, czekajcie, bo tutaj widzę, jest jakiś mechanizm. Widzicie to? To jest mechanizm, który uruchamiałam wcześniej. Czy ja mogę się dostać tutaj? Mogę! Dobra, no to w takim razie możemy troszeczkę się zdemaskować. Mam nadzieję, że nikt nie zacznie do mnie strzelać. Musimy założyć sobie ten mistyczny, tajemniczy instrument. I musimy zagrać. O nie! Pojechałam do góry. To było to, co miałam zrobić. Tutaj widzę, że jest film. Wiecie co? Tutaj strasznie dużo jest tych Fnakersów, więc od razu się zamaskujmy, póki jestem na górze. I muszę uważać, żeby do mnie nie strzelali. Bierzemy film. Bierzemy save'a, bo to się może przydać. Save zawsze jest przydatny. Ta kraina w ogóle, wiecie, spływająca błotem. Dopiero zwróciłam na to uwagę. Muszę unikać tych strzałów. Wow! Okej, gościu sobie uciekł. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. Wow! Ale poczekaj, wpuść mnie do środka. O nie, on nie jest zainteresowany wpuszczeniem mnie do środka. A jeśli byśmy próbowali jakoś zmienić ten kierunek? Chociaż chyba, wiecie co, chyba nie możemy za bardzo tym manewrować. Dobra, na razie idziemy na górę. Widzę, że tutaj mamy schody, okej, po których nie umiem oczywiście chodzić. Ale myślę, że możemy się dostać na górę. I tutaj też jest jakiś mechanizm. Wiecie co, spróbujmy wejść jeszcze trochę wyżej. Tutaj wydaje mi się, że jest coś, co możemy zniszczyć. Wygląda, wiecie, trochę zupełnie inaczej. O nie, nie chcę, żeby mnie zgniotło. Dobra. I teraz muszę w jakiś sposób spróbować zmienić kierunek tego. Czekajcie, tam jest na górze dźwignia. Może tam muszę się dostać, tylko w jaki sposób się mam tam dostać, skoro to jest zablokowane. Wiecie co, może nie będę ryzykowała. Spróbuję po prostu... Znaczy, będę ryzykowała. Okej, uciekł! Spróbujmy przyciągnąć dźwignię. Dobra. I nic się nie wydarzyło. To znaczy, że ja teraz kieruję... Aha, ja kieruję tylko tą platformą. Ale jak mam się dostać wyżej? To jest pytanie, ponieważ jakby tam na górze jest coś, co mogłoby mi być potrzebne. To jest pytanie, co ja mam tutaj zrobić? A jeśli zostawię sobie to otwarte, czy jestem w stanie... Chyba będę w stanie tam wskoczyć w tej pozycji. Dobra, jestem na górze, czyli teraz tutaj będziemy mogli zarządzać dźwignią jakoś. Czekajcie, bo tutaj jest jakiś klocek i on mnie definitywnie blokuje przed wejściem na górę. A jeśli wyciągnę ten klocek i umieszczę go w tym miejscu, dokładnie tutaj, to czy coś się zadzieje? Okej! Zadziało się i strzelamy! Ciekawe, ile razy muszę strzelić i czy to... Okej, wystarczyło. Zastanawiałam się, czy to będzie wystarczające. I od razu wpadłam pod jakby ten klocek, którym bawi się ten Fnakers. Ale dobra, jesteśmy w jakimś miejscu. Strasznie jest tu ciemno. I tutaj wydaje mi się, że coś jest? Nie, nie mogę tam zejść, więc tutaj wydaje się po prostu, że coś jest. My wspinamy się na górę. Okej, jestem na górze. Czekajcie, nie, Fnakersy. Musimy koniecznie się zamaskować. Muszę o tym pamiętać. Wolałabym mieć światełko, ale skoro już tutaj jestem, to przynajmniej niech do mnie nie strzelają Fnakersy. Ktoś już się chowa w trawie. Tutaj jest ten safe, dobra. Czyli idziemy w drugą stronę. Wow! O co im chodzi z tym wow? Szczerze nie rozumiem tego za bardzo, ale nie mogę tutaj wejść, bo ktoś tutaj maskuje wejście do tych drzwi. Tutaj jest
też jakieś przejście na górę. Chyba jesteśmy w jakiejś świątyni. Ale tutaj nic nie ma. I nie mogę teraz stąd wyjść. No to mamy problem. Mamy problem, ponieważ jest tu dużo fnakersów. Dobra. Ja muszę w takim razie... nie strzelajcie do mnie, nie strzelajcie do mnie! Ja chciałam tylko uciekać, znaczy dobra, wiecie co? Chyba muszę się szybko zamaskować, zanim mnie zabiją. A właściwie to muszę przybrać po prostu wrogie w stosunku do nich nastawienie. Muszę ich po prostu zestrzelić. Może to się uda, może są zniszczalni. Mam nadzieję, że tak. Chociaż póki co wygląda to raczej kiepsko. Chciałam przeciągnąć te klocki, ale oni definitywnie ze mną walczą. Dobra, szybko, bo zaraz zginę. Wszystko w porządku, nic się nie dzieje, jestem z wami, jestem jednym z was. Dobra, chyba albo muszę tutaj nie wchodzić, albo muszę szybko jakoś ogarnąć jakby motyw ucieczki stąd. Albo jakoś ich wypłoszyć. Chociaż czekajcie, bo widzę, że teraz oni mają jakieś HP. Dobra, zjedzmy sobie czysty jakiś tam pokarm. Załóżmy sobie broń i spróbujmy jeszcze ich zestrzelić, bo widzę, że dopiero teraz zwróciłam uwagę, że oni jednak mają jakieś życie i właśnie w tym momencie jednego z nich udało mi się zwalczyć. Oni po prostu są wyjątkowo silni. W ogóle jakaś ciasta zrobiłam. 350 monet. Na co ja to wszystko wydam? To jest pytanie. Czy jeszcze zdążę to wydać? Okej, udało się pokonać wszystkich. Przyznaję, że troszeczkę byłam zaskoczona, co tu się dzieje. 400 monet, ale w końcu mamy spokój. W końcu jesteśmy tutaj sami, bezpieczni i mogę zabrać się za, wiecie, takie działanie. Po prostu mogę odkryć, co tutaj się dzieje. Widzę, że tutaj muszę wyciągnąć kolejny klocek. Czy te klocki też będą się tu odnawiać? Dokładnie. Te klocki, one mogłyby się do czegoś przydać. Czyżby w formie podpórki? Ciężko powiedzieć. A może muszę zablokować wejście tutaj, żeby nikt więcej tutaj nie przyszedł do mnie? Widzę tutaj kolejny mechanizm po lewej stronie, więc zaraz sobie też spróbujemy to aktywować. Tylko czy to nie jest pewnego rodzaju winda? To jest zastanawiające. Muszę tak, na środku i na górze? Tak, to jest winda, dobra. W takim razie jedziemy na górze. Bardzo podoba mi się ten witraż. Przyznaję, że jest niesamowity. Ten też jest ciekawy. To musi być definitywnie jakaś świątynia albo jakiś ważny punkt. Ale co ja tutaj mam zrobić? Czy winda może jechać w którąkolwiek inną stronę? Chyba na razie jeszcze nie. Dobra, schodzimy na dół. W sumie wina niech zjedzie i ja sobie skoczę. Muszę chyba się dostać tutaj. Tylko pytanie, czy nie powinnam tego zrobić z góry? Spróbujmy. Wiem, że tu jest jakaś dźwignia, ale nie jestem pewna, czy jestem w stanie się do niej dostać w jakikolwiek inny sposób. Okej, to była dobra decyzja. I mamy tutaj zupełną zmianę otoczenia. Dobra, safe jest zawsze przydatny. Nie chcę iść w dół. Widzę, że gałęzie się niszczą, więc muszę na to uważać. Weźmy sobie mini fnakersa, bo nie chcemy, żeby ktokolwiek do nas tutaj strzelał. Tylko czy ja jestem w stanie tam się wspiąć na górę? To jest pytanie. Czy jednak nie będę musiała zejść na dół? Okej, jestem w stanie. I ta gałąź chyba nie znika. Tylko muszę uważać na te kamienie, które spadają z góry. Chyba tutaj mamy jakieś, wiecie, wyjście na powierzchnię albo coś takiego. Ktoś w każdym razie albo zrzuca coś z góry, albo jest to zrobione w ten sposób, że mamy rozpadający się teren. Wiecie, że tutaj po prostu to błoto w jakiś sposób się rozpada. Dobra. Dostałam się na górę do dźwigni. W takim razie uruchomimy sobie dźwignię i zobaczymy, co ona robi. Nie w tą stronę? O, wysunęłam tutaj klocek. Dobra, czyli muszę go schować, żeby winda mogła pojechać jeszcze wyżej. Prawdopodobnie tak to będę musiała zrobić, ale ja bym chciała wspiąć się wyżej i zobaczyć, czy mogę w ogóle... Czy mogę w ogóle wejść jeszcze wyżej? Mogę! I tam coś jest, tylko... Tylko nie wiem, czy jestem w stanie to zobaczyć. Nie, nie mogę tutaj wejść, czyli chyba będę musiała zrobić tak, że po raz kolejny winda będzie jeździła dzisiaj w górę i w dół. Spuścimy ją sobie na sam dół, zaraz do niej wskoczymy. I pojedziemy teraz na samą górę i zobaczymy, co tam się kryje, czy jest to jakby rozwiązanie. Wydaje mi się, że tak. W każdym razie posuwamy się do przodu, jedziemy do góry, więc zawsze jakiś postęp tutaj mamy. Ale bardzo tajemnicze jest to miejsce, to naprawdę zastanawia mnie, jakie będzie rozwiązanie tej fabuły. Dobra, teraz spokojnie sobie jedziemy w górę. Tu mamy jakiś taki... Powiedziałabym, niebezpieczny balkonik. Mam nadzieję, że nie spadnę na sam dół. Pamiętaj, Agu, żeby się przebierać. Tutaj chyba mogę wskoczyć jeszcze wyżej. Mogę, ale tutaj nic nie ma. Jesteśmy na samej górze. Tutaj coś się dzieje. Okej, ktoś strzela z tego. Czyli to nie jest tak, że to się rozpada.
To jest tak, że tutaj jest Fnackers, którego chyba będę musiała pokonać. Widzę, że tutaj mamy, wiecie, możliwość po prostu strzelania. Gościu, przykro mi, ale spuszczę na ciebie prysznic farby. Widzę, że walczysz, ale muszę cię pokonać. Nie wiem, czy on jest w ogóle pokonywalny. Jest, dobra. Te Fnackersy są naprawdę silne. I teraz, jeśli pociągnę za dźwignię, to po prostu ja będę strzelać. Ale wiecie co? Idę na górę. Idę na górę, bo wydaje mi się, że mój cel jest jeszcze wyżej. Przynajmniej póki mam możliwość, to idę coraz wyżej. Tutaj mamy kolejny safe i znowu coś spada. Tylko pytanie, czy to jest błoto, czy kamienie znowu? W tę stronę raczej nie pójdę. A, pójdę! O! To po prostu Bladorf Wegbow. Myślałem, że prawie zostaliśmy przyłapani. Nie, wydostaliśmy się niezauważeni. Co tam u ciebie, Bladorf? A po prostu przechodzę. Okej, do zobaczenia. Pytanie, co oni planowali? Jakoś tak coś broili. Czekaj. Coś pachnie dziwnie. O czym mówisz, Pelvin? Czekajcie, chwilę, chłopaki, uspokójcie się, ja tutaj jestem nastawiona pokojowo, byłam waszą przyjaciółką, nie zdradziłam waszego planu nikomu. Dobra, bo słuchajcie, musimy w takim razie zwalczyć tą ekipę i zastanawiam się, co oni knuli, bo oni od początku coś planowali i bali się, że ich nakryje, bali się, że ich podkabluje, coś czuję, że będę musiała zjeść albo zginę. Dobra, spróbujmy tak, wiecie, rozproszyć ich. Jak się rozproszą, chociaż wszyscy biegną za mną, to jest trudna sprawa. Ale okej, mamy jedną gwiazdkę, znaczy jedną kropkę już zrobioną. Dobra, krótka przerwa na posiłek. O nie, zjadłam coś. Zjadłam to jedzenie, które było dobre. Myślę, że jakieś tam smażone włókienko, to jest dobry posiłek. Czy to jakiś wodorost? Coś takiego to było w każdym razie. Muszę uciekać od tych dużych gości, bo on, znaczy ten jeden w sumie duży gość, on rzuca dużymi kawałkami skał. Ale spokojnie, spokojnie, Agu, zaraz sobie poradzisz. Chyba mogę w ogóle rozwalać te skały, to też jest jakiś tam sposób, że one nie dolecą do mnie w całości. Dobra. Jeszcze chwila. Mamy ich. Mamy ich wszyscy rozwaleni. Kto zamknął te drzwi? Gdzie powinniśmy szukać kucharza w Nakuere? Chcę jeść! Zakładam, że możemy poczekać przy food dropie, czyli zrzucie jedzenia. Zawsze możemy rozpocząć z tą cebulą, którą znalazłeś. Dobry pomysł! Dobry pomysł! Zjedzmy to przy food dropie! Okej, znalazł cebulę. To ciekawe. Ja też mam cebulę prawdopodobnie. Mam nadzieję, że to nie... To była moja cebula? A nie, okej. Mamy szczęście, że nie zjedli mi mojej cebuli, bo szczerze, cebuli broniłam jak... Nie wiem, jakby to było coś naprawdę bardzo cennego dla mnie. Tutaj jest safe, więc możemy sobie wejść do tego safe'u. I tutaj widzę jakieś dziwne rysunki, a z tej strony tutaj coś świeci. Dobra, znalazłam jakąś roślinę, czyli tutaj spada jedzenie. Oni znaleźli cebulę. Ja znalazłam... W sumie, co znalazłam? Znalazłam liść. Pachnie niesamowicie. Okej. Okay. Aha, bo czekajcie, tutaj coś jest, co mogę opuścić. Więc sobie w takim razie to opuścimy niżej. Widzicie, takie tam schody, taka tam winda, kolejna winda. Do góry. I idziemy. I nie założyłam odpowiedniego stroju. Dotarliśmy do kuchni Fnackerów. I kucharz najwyraźniej ma przerwę w gotowaniu. Tak jakby był uwięziony. To znaczy, na pewno jest uwięziony i zakładam, że to było zadanie, które wykonali, wiecie, ta cała ekipa, która tutaj, którą przed chwilą pokonałam. Auć! Czemu to zrobiłeś? Och, zakładam, że jestem w tym momencie na przegranej pozycji. Zostałem związany przez grupę Fnackersów. Myślę, że chcą mnie przekształcić albo zjeść całą zupę sami. Chciałam wypróbować nowy przepis i zakładam, że to zajęło troszeczkę dłużej, znaczy zajęło trochę więcej czasu niż zazwyczaj. Może po prostu zgłodnieli. Jestem bardzo w plecy, jeśli chodzi o rozkład posiłków. Czy chcesz mi pomóc? Jasne, ja zawsze wszystkim pomagam, przecież jestem takim dobrym wumem. Okej, zdobądź cebulę, kamień i Fnackball Trophy. Okej.
Kiedy je zdobędziesz, rzuć je do tego koszyka na końcu pokoju. A tutaj jest ten koszyk, okej. Ten fnaker wygląda, jakby nie dbał o inne fnakersy. Blik ma pomysł. Pozwólmy temu fnakerowi skończyć zupę i wtedy wyrzucimy zupę z wieży. Wszystkie fnakersy będą miały imprezę na dole, gdy zupa spłynie. Wtedy Bliken i Wum pogadają z Blankrantem bez bycia atakowanym. Okej, bo to jest nasz cel. Ja zapomniałam, że ja muszę porozmawiać z tym Blankrantem. Poszłam w ogóle w zupełnie inną stronę z tymi mechanizmami. Ale to dobrze, bo odkryłam dzięki temu nową fabułę. Dobra, wiecie co? Cebulę mamy w tym momencie. Więc ją... Przepraszam. Więc ją zostawimy w koszyku. Tam miało być trofeum, które też mamy, ale nie mogę. A mogę, dobra, mogę zostawić. Super! To sprawi, że zupa będzie o wiele lepsza. Fakt, że chciałam zachować to trofeum dla siebie, ale dobrze, że je miałam. Czy ja mam jakiś kamień? To jest problem, bo mam różne rzeczy, ale kamienia akurat nie. Ale wydaje mi się, że w pewnym miejscu był sprzedawca kamienia. Dobra, zabieramy naszego gościa, który nas troszeczkę zamaskuje i schodzimy na sam dół. Będę musiała zejść tutaj jeszcze raz. O, drzwi się otworzyły, super. O, tutaj z tego drzewa w ogóle spadają te liście. Ciekawe, znaczy właściwie z tego krzaczka. Skaczemy na sam dół. Jak widzicie, wspinam się bardzo wysoko. I muszę chyba w gnieździe fnakersów wylądować. Znaczy nie wiem, czy to się uda. Jesteśmy przy food dropie. O nie! Oni w ogóle chyba chcieli ze mną walczyć. Muszę iść do gniazda. To jest cel na teraz. Bo wydaje mi się, że właśnie tutaj w gnieździe był ten gość, co sprzedawał kamienie. I jeśli już będę miała kamień, to będę mogła ugotować tę zupę. Czyli będę mogła ruszyć dalej z fabułą. Gość na szczęście nigdzie sobie nie poszedł. Cześć. Czego chcesz? Chcę kupić. Mam dużo pieniędzy. Mam nadzieję, że kamień nie będzie drogi. Spójrz na rzeczy, które mam tutaj. Okej. Kupujemy kamień. Jakieś knakersy. Wiecie co? Myślę, że kupię sobie ten czysty posiłek, bo on jest dość przydatny, także płacimy za to. Wydaje mnóstwo pieniędzy, ale spokojnie. Jeszcze trochę mi zostało. Mamy kamień. Tak! Okej, mam nadzieję, że nie znikniesz stąd, bo jesteś bogaty i że będę mogła w razie czego jeszcze tutaj skorzystać z twoich usług. Poszłam w sumie wcześniej w tę stronę, ale widzę, że tutaj jest jakieś przejście. Wow! Pachnie jak połączenie czegoś okropnego i czegoś smacznego. Hej, ty! Czy niesiesz czasem Whipleaf? Czy jest na to jakaś szansa? Czy to jest chyba ta roślina, wiecie co? Tak, zdecydowanie mam. Chyba nawet mam dwie. Super! Wiem, że to jest duża prośba, ale... Czy może mogłabyś mi to dać? Dobra, pewnie. Czemu nie? Mam dwa. Okej, rzuć to na mnie w takim razie. O, jesteś Wumem? To niespodziewane. Powinienem cię teraz zaatakować. Ale... Dałaś mi jedzenie. Nie mogę się zdecydować. Byłem wychowany, żeby nienawidzić Wumów, ale kocham jedzenie. Och, nieważne. Dałaś mi jedzenie, więc jesteś na mojej specjalnej liście VIP-ów. Możesz przejść przez moje VIP-owskie drzwi, kiedykolwiek sobie zażyczysz. Dobra. W takim razie... O, zobaczcie, dostałam szczęście. Uszczęśliwiło mnie to, że ten Wum jakby mi zaufał. Dobra, no to idziemy od razu tędy. W każdym razie ta droga też prowadzi na górę, więc może się tak okazać, że trafiłem w to samo miejsce. Mam nadzieję, bo w sumie mam cel do zrealizowania. Ale w razie, gdyby to było wejście, wiecie, do jakiejś do strasznego miejsca, w sumie zaufałam fnakersowi, więc to może być dziwne miejsce. Ale dobra, wspinamy się na górę i tutaj coś jest. Tutaj zdecydowanie coś jest, co mogłabym aktywować. Okej, w dół. Spróbuję podążyć instrukcjami. Uuu! To był jakiś safe! I jedzenie zdobyłam, i pieniądze zdobyłam. Dobra, ja wiecie, podążałam tymi strzałkami, które były narysowane. Myślałam, że będę musiała całość jakby tutaj aktywować, ale nie. Dobra, załóżmy sobie tego gościa. Nie wiem, nigdy nie pamiętam, pod jakim numerem on jest, pod 7. Wiecie, przełączam sobie to przez ekwipunek. Mogłabym jakby cyferkami to zmieniać, ale w sumie tak już mi jest wygodnie, tak już się jakoś przyzwyczaiłam. Mamy film. Dalej wspinamy się po tej błotnistej wieży. Dopóki idę do góry, dopóki nie spotkam jakiegoś potwora, to jest dobrze. I wygląda na to, że trafiliśmy w to samo miejsce. Także na szczęście nie było tak źle.
Na szczęście nie było tak źle, to była po prostu alternatywna droga na górę, chyba nawet łatwiejsza niż poprzednia. Dobra, musimy założyć po raz kolejny ten mechanizm, aktywować windę w dół i jedziemy już prosto do kucharza. A skoro zapisałam sobie jestem już kucharza, to myślę, że na dzisiaj wystarczy. Wybaczcie, że przerywam w takim momencie, ale myślę, że to będzie przełomowy moment i chciałabym od tego zacząć w kolejnym odcinku, więc jeśli Wam się dzisiejszy podobał, to koniecznie zostawiajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie pominąć innych odcinków, a ja dzisiaj się z Wami żegnam, miłego dzionka, trzymajcie się, pa pa!